Dobry wszystkim, nazywam się Radosław, firma Prosat. Prezentacja kuchni węglowej Monika. Jest to kuchnia zbudowana, obłożona kaflami i wyklejona szamotem. Bardzo masywna, bardzo ciężka, co za tym idzie, bardzo długo trzyma ciepło. Kuchnia wyposażona w ruszt z lewej strony, piekarnik po prawej i wyjście spalin prawy bok. Wyjście oczywiście dostępne są wszystkie informacje na naszej stronie, opcjonalnie do wyboru. Jeżeli chodzi o ruszt, ruszcik, tak jak w wersjach, w kuchniach, które prezentowaliśmy wcześniej, MBS 3 i w MBS 7, jest to kratka żeliwna, bardzo wysoko umieszczona, blisko płyty, także bardzo wysoka sprawność i szybko na szybkie nagrzewanie. Głębokość rusztu to jest 42 cm na 23 cm. Akurat w tej opcji zamontowana jest podkowa pod nagrzewanie wody. Poniżej drzwiczki szuflada popielnika. I na samym dole jest na półeczkach szuflada na opał, na zasobnik mały na węgiel. Malutka łopatka, takie bardzo podręczne i praktycznie schowane. Pod kuchnią nie zabiera nam to wymiaru i powierzchni pomieszczenia, w którym się znajduje. Obok uchylany piekarnik. Piekarnik o wymiarze głębokości 43 na 20, prawie 9 i wysokość, już zmierzymy, 20 cm. To bardzo ważne i praktyczne i potrzebne, to bardzo duża płyta, ta tutaj płyta robocza, wymiar 91 cm na 52. Cała ta powierzchnia płyty oczywiście są wyciągane, sztabki pojedynczo. Ze względu na jej wymiar i rozszerzalność te elementy musiały zostać podzielone. Z tyłu jeszcze pokażemy podkowę, czyli króciec zasilania i powrotu, wejście i wyjście. Ładna, nierdzewna obramówka, uchwyt z przodu, tradycyjnie jak to w naszych kuchniach to wygląda. I tak jak wcześniej powiedziałem, główną zaletą akurat kuchni Monika jest jej masa i ilość szamotu. Ona jest oklejona kaflami, wyłożona szamotem, bardzo ciężka, także po nagrzaniu bardzo długo utrzymuje ciepło i oddaje to ciepło nam na powierzchnię, na budynek. Także grzejemy pomieszczenie, gotujemy i pieczemy bez potrzeby energii elektrycznej. Urządzenia docenione przez starsze osoby, kiedyś we wszystkich domach takie urządzenia były montowane, w tej chwili jest to rzadkość, ale bardzo dużo ludzi wraca i docenia dopiero ich funkcjonalność w momencie, kiedy zdemontowano i zostali bez tych urządzeń. Także mnóstwo klientów przekonuje się i wraca z powrotem do starych rozwiązań, które są niezawodne. Szczególnie brak prądu tutaj uniemożliwia nam gotowanie, pieczenie i ogrzewanie, a taka prosta kuchnia po prostu przy kilku kawałkach, większych kawałkach węgla czy drzewa mamy ugotowane, zagrzane i upieczone. Tyle z naszej strony. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za uwagę i zapraszamy na naszą stronę kotły.com.